świecie mediów i telewizji, zmiany w obsadzie programów są na porządku dziennym, ale te w telewizji polskiej wzbudzają szczególne zainteresowanie. Ostatnie doniesienia wskazują, że nowymi prowadzącymi Pytania na Śniadanie zostaną Beata Tadla i Tomasz Tylicki, choć oficjalna data ich debiutu nie została jeszcze podana. Przypuszcza się, że nie trzeba będzie długo czekać na ich pierwsze wspólne występy na antenie. Beata Tadla to doświadczona dziennikarka telewizyjna, która ma również na swoim koncie pracę w radiu i wydanie kilku książek. Znana jest nie tylko ze swoich profesjonalnych osiągnięć, ale także z życia prywatnego, w tym z związku z Jarosławem Kretem, również znanym dziennikarzem. Tomasz Tylicki, partner życiowy Aleksandry Gryż, która prowadzi sekcję show Biznes w Pytaniu na Śniadanie, również ma bogate doświadczenie w mediach. Pracował w każdej z większych stacji telewizyjnych w Polsce, w tym w Polsacie i TVN, i jego obecność w Pytaniu na Śniadanie była dotychczas głównie związana z rolą reportera i awaryjnego prowadzącego, co pozwoliło mu nawiązać relacje z ekipą programu. W szczególności jego dobre stosunki z Tomaszem Kammelem, jednym z dotychczasowych gospodarzy programu, zostały ostatnio podkreślone w mediach. Te zmiany w Pytaniu na Śniadanie nie tylko wskazują na nowy rozdział dla samego programu, ale także dla kariery Tadli i Tylickiego. Ich współpraca ma potencjał, aby wnosić nową energię i perspektywę do popularnej śniadaniówki, jednocześnie budując na doświadczeniu i relacjach, które już istnieją w ramach ekipy programu. Tomasz Kammel, długoletni prowadzący Pytanie na Śniadanie, niedawno opuścił program, kończąc swoją 15-letnią pracę z tym popularnym formatem telewizyjnym. Swoje pożegnanie z widzami i ekipą programu przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych w obszernym wpisie, w którym wyraził wdzięczność za lata współpracy. Reakcje na jego pożegnanie były serdeczne i pełne szacunku, co dobrze oddaje Tomasz Tylicki, nowy prowadzący programu. W swoim komentarzu Tylicki podkreślił wdzięczność za wskazówki i wsparcie ze strony Kammela. Panie redaktorze, Tomku, i trochę telewizyjne bracie, to samo imię, nawet jakieś podobieństwo jest. Dziękuję za każdą wskazówkę, uśmiechaj się, one to lubią. Dobre życzenie, motywacje, wykorzystaj to. I modowe rady, już to, że zaoferowałeś mi swoje spodnie było dla mnie nobilitacją. Każdy taki gest był miły, zaskakujący i ważny, w tej branży także rzadki. Cytując klasyka, szacuneczek manualny. Kammel odpowiedział na ten komentarz z humorem i serdecznością, co pokazuje, że mimo zmian w obsadzie programu, relacje między obecnymi i byłymi prowadzącymi pozostają przyjazne, tylko szkoda, że te spodnie były za duże. Pozdro serdeczne. To pożegnanie i wymiana komentarzy między Kammel a Tylickim podkreślają, jak ważne w telewizji są relacje między osobami współpracującymi razem przez lata. Pokazuje to również, że zmiany w obsadzie programu, choć mogą być trudne, nie muszą oznaczać końca dobrych relacji między kolegami z branży. Wspólne doświadczenia, wsparcie i szacunek są kluczowe w tej dynamicznie zmieniającej się branży. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.